Patrzcie, wziąłem sobie dzisiaj łopatę, bo myślałem, żeby śnieg odśnieżyć pod namiot. I patrzcie, jak mi zajebiście poszło. A, witam, witam. Dawno mi nie było, zaś już chyba 1,5 miesiąca od ostatniego filmu, ale w końcu udało się wybrać. Mamy warunki całkiem ładnie zimowe, chociaż liczyłem na znacznie więcej śniegu, ale temperatury zapowiadane mają być poniżej minus 10 stopni, więc zapowiada się ciekawie, w nocy opady śniegu, więc mam nadzieję nagrać bardzo fajny materiał i porobić sobie trochę testów własnego sprzętu i nowej konfiguracji, ale o tym powiem później przy okazji. A poza tym dzisiaj współpracujemy bardzo mocno z nadleśnictwem Śnieżka i właśnie w kontakcie razem z nimi nagrywamy dzisiaj krótki reportaż z telewizją Streameo na temat naszego hobby. Jak to wyjdzie? Zobaczymy na pewno, jak materiał powstanie w telewizji. Wrzucę link w opisie albo w komentarzu. No a tymczasem my zabieramy się za pracę, już jesteśmy po jakichś tam wstępnych nagraniach, ujęciach. A za chwilę zabieramy się za rozkładanie obozu. Mamy już upatrzone miejsce. Także później będę wam wszystko opowiadał i zobaczymy, co mi się uda nakręcić. Może jakieś kulisy kręcenia tamtego materiału. Także zapraszam gorąco i do zobaczenia później. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj jesteśmy w nadleśnictwie Śnieżka, a dokładnie rzecz biorąc w Rudawach Janowickich. Miejsce, które nam nadleśnictwo wyznaczyło do tego, żebyśmy mogli sobie nocować i tutaj rozbić obóz i nakręcić ten materiał z telewizją, to jest teren obozowiska ZHP z Łodzi. Także jeżeli ktoś ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Teren naprawdę bardzo fajny, w środku lasu, duża polanka. Zabieramy się teraz za szykowanie jakiegoś ogniska, przygotujemy za chwilę obiad. A w tym czasie dalej trwają nagrania. Teraz chyba Darek tam, tak? Rozkłada się teraz. Tak. Z obozowiskiem. No, teraz kręcą, jak tam Darek hamak wiesza. No, ciekawe doświadczenie, nie powiem. Zobaczymy, jak to ostatecznie zostanie zmontowane. Także nie mam za bardzo czasu, żeby pokręcić właśnie okolice. Ale mam nadzieję, że w miarę szybko tam skończymy i uda się coś wam pokazać. Obejdę kawałek terenu. Jest naprawdę bardzo przyjemny i co ważne, jest odsunięty całkowicie od wiatru. A dzisiaj prognozy, jeżeli chodzi o wiatr, są dość mocne, dość duże porywy wiatru, a tutaj jest naprawdę super cicho, więc dzięki temu temperatura na pewno jest dla nas dużo lepsza. Więc na razie jest około minus 5 stopni, nie najgorzej. Także bierzemy się za odpalanie ogniska i będziemy robić obiad i jakiś poczęstunek dla telewizji, dla kamerzysty oraz dla pani z nadleśnictwa. Także do później. Czy siwa?
O, mamy już ogień. Marcin jeszcze robi trochę drzewa. Taką mamy ładną polankę. Bardzo przyjemne miejsce na spędzenie wieczoru. A i może, patrząc po śladach, przyjdą do nas jakieś zwierzątka, całkiem niemałe. My powoli się rozbijamy. Ja dzisiaj wyjątkowo sobie dla odmiany wymyśliłem namiocik. Namiot jednoosobowy, więc będzie dość ciasno. Plecaka oczywiście nie zmieszczę do namiotu. Ale zobaczymy, jak się będzie spało. Tak, wszędzie dookoła śnieg, w śniegu niedużo, a tu akurat nam się takie fajne miejsce trafiło, w którym śniegu nie ma, jest czyściutko, można się bardzo fajnie, przyjemnie rozłożyć. Tu już częściowo chłopaki się porozkładali. No, ja dzisiaj liczę na jakieś temperatury takie nawet poniżej minus 10 stopni, z tego względu, że no, chciałem sobie potestować swój sprzęt. Właściwie połączę dzisiaj dwa śpiwory. Nie mam takiego mocno zimowego śpiwora. Mój śpiwór, który mam, Pajak Core 550, ma komfort minus 3 stopnie. Więc no, przy takich temperaturach może być trochę za mało, ale w połączeniu z drugim śpiworem, również puchowym, tylko że takim z komfortem 6 stopni, mam nadzieję, że lekką ręką komfort minus 10 stopni będzie do osiągnięcia. Jak się sprawdzi, zobaczymy i mam nadzieję, że taka funkcjonalność połączenia dwóch śpiworów się sprawdzi. A dlaczego tak? Bo po prostu nie chcę kupować kolejnego śpiwora. Za rzadko bym go używał, żeby na to wydawać pieniądze, a można sobie to w taki sposób użyć, dwa śpiwory. Myślę, że naprawdę to powinno zadziałać. Dodatkowo też dzisiaj w tym namiocie spędzę pierwszą noc. Kupiłem go już jakiś czas temu. Tylko jakoś nie miałem okazji użyć. Kupiłem używany. Używany, trafiła się okazja za nieduże pieniądze. Waga niecały kilogram, bardzo małe po spakowaniu, więc naprawdę jeżeli chodzi o turystykę trekkingową, to jak najbardziej do polecenia. Tam wszystko wam napiszę na dole, co to jest za namiot. Także może nawet się szarpnę i nakręcę dzisiaj jakiś drugi odcinek o namiocie i mniej więcej o sprzęcie, który dzisiaj używałem, bo też dzisiaj też przetestuję jeszcze matę do spania. Mam już od roku, ale pierwszą matę, którą kupiłem, reklamowałem dwa razy i później wymieniłem na całkiem innego producenta. Ale zanim to zrobiłem, to się zima po prostu skończyła i nie było jak się na niej przespać, użyłem ją tylko w domu, więc dzisiaj też będzie jej pierwsze zimowe użytkowanie. Także tak myślę, że jak będę miał chwilę, to liczę na to, że uda mi się nakręcić, właśnie dokręcić do dzisiejszego odcinka drugi odcinek na temat tego sprzętu, żeby parę słów na ten temat powiedzieć. Takie małe realia telewizji. On kręci Darkę, jak Darek nabiera wodę. Już Darek wlewa tę wodę i wlewa. Darek tam kupa paniak 5-litrowy. Powiem wam, że pierwszy raz mam okazję
pracować przy czymś takim. Reportaż ma mieć niecałe 10 minut, a ujęć tutaj już jest chyba 4 godzina. Także, no niestety, jest dużo ustawek, tak, to trzeba przyznać. Jest dużo ustawek, ale ogólnie reporter ma zamiar pokazać od momentu, jak się przygotowujemy, nocleg rozkładamy przez rozpalanie ognia, cały taki właśnie wieczór. A z racji tego, że pewnie niedługo będzie szedł do domu, bo się ściemnie, to jeszcze później jakiś mu materiał podeślę z tego, co ja nakręcę w nocy ognia i jak się rano budzimy. Także ja wracam teraz do chłopaków, bo miałem sesję krótką. Wracam do chłopaków, palimy dalej ogień. I chociaż jest, chyba już czwarta jest? Dochodzi. No, dochodzi już czwarta, a my dalej się nawet nie zaczęliśmy obiadu robić. No, dobra, bierzemy... Obiad z kolacją. Obiad z kolacją, tak, a kolację zjemy w domu. Jutro. Dobra, bierzemy drzewo i... I spoduwa do ognia. Się, kurwa, bushcraftu zachciała. Nie, to na obszałki, zapomniałem. Ale słuchaj, jak drzewo syczy, mokro jest. Chociaż zima i mróz, więc teoretycznie mogłoby nie być. Ale jednak, może to zobaczycie na kamerze, nie wiem. Tu widać, jak ładnie drzewo syczy, aż paruje woda w rze. No to w sumie nie myślałem, że tak długo to będzie kręcił. Też się nie spodziewałem. Ale już ładnie pachnie. Już wkrótce, nie? Patrzcie, jaki tu sobie zrobiliśmy. Miał być obiad, jest kolacja. Nawet nie kociołek, to kocioł. Kocioł wyszedł? Posiadanie na Darek, a kasze, jak masz coś... O kurwa, masz. Dobre? No, dobre. Poparzyły się takie dobre. Mhm. Ty, jak chcesz, to ja mam jeszcze dwie kostki rosołowe, jakby co. Ja pierdykam. A ja mam zupkę. Co mówisz? Przynieść? Kurwa, się chwilę moment. A ja mam zupkę jeszcze. I mamy jeszcze pół kaszki kuskus, jakby do zagęszczenia potrzeba. Ale kuskus to musisz kupić coś. No. To ja będę wracał do pragnienia.
Pan tak się odpiwa? Nogi trochę, ja mam problem bardziej z rękami. Ale zaraz się przestaje pakować na chwilę, żeby się zakryć do gniska i później wrócę. No, trzeba tak stara. Dobra. No, dzień dobry, rano. Temperatura spada rzeczywiście do minus 10 stopni, a w tej chwili jest minus 9, więc nie za ciepło. My już się tutaj wszyscy obudziliśmy. Śnieg całą noc sypał i sypie dalej. Także zrobimy sobie jeszcze jakieś śniadanie, może jakaś herbata, kawa. A drzewo ogólnie było takie mokre, że kurczę, naprawdę coś tam się paliło, ale dawał bardzo słabą temperaturę. Dobra, myślę, że na dzisiaj kończymy. Niestety o namiocie i o macie chyba dzisiaj nic już nie nakręcę. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie to szybciej niż miało teraz. Do zobaczyska.